wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa, druk nr 971. Chyba nie wpłynęły żadne poprawki, panie radny, żeby przyspieszyć, nie wpłynęły. Zatem, proszę państwa, przystępujemy do głosowania wyboru na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana radnego Migdała. Proszę uprzejmie, kto z państwa jest za tym wnioskiem, znaczy za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Panie radny, może wszystko w porządku? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wydruk. 27 za, 8 przeciw, 2 wstrzymujące. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę wydruk. Proszę terminować. Tak jest. Proszę uprzejmie. Chciałbym zabrać kwestii formalnej. Głos pan radny. Proszę. Słysząc te głosy, przepraszam, panie funkcji przewodnika i radnych, słysząc te głosy, to ja chciałbym przypomnieć państwu, żeśmy pierwsi zgłosili wszystkich na wolne miejsca. Tutaj wynikiem demokracji stał się także, nie został pan Marcin Szymański, tylko kolega, którego gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Przyjęte zostały pewnie wyjaśnienia ze wszystkich radnych.